Witaj. Ponad rok temu dopadł mnie udar. Stąd teraz z trudnością mówię. Ale jakoś sobie daję radę. Lepiej, czasem gorzej, ale działam i staram się wspierać moich partnerów i przyjaciół. Chcę Ci coś powiedzieć, co może otworzyć Ci oczy i umysł. Co to jest Amway? Czym jest Amway? A może znasz Amway? Ludzie mówią, że to jest coś niepoważnego, nawet nielegalnego. Jakaś piramida, łańcuszek, coś, czym nie warto się zajmować, a przede wszystkim nie dać się w to złapać, bo można stracić. Jakaś obnośna sprzedaż, bezpośrednia albo tak zwany MLM. Że to jest kaperowanie, wciąganie, namawianie do czegoś, czego nikt nie chce, a nawet mówią, że to jest sekta. To, co to jest ten sławetny Amway, jak ludzie się tak tego boją. O czymkolwiek ludzie myślą, że to jest Amway, to akurat tym Amway nie jest. Wyobrażenia o Amwayu prowadzą większość ludzi donikąd. Jak słyszą, że coś to jest Amway, to się blokują. A co ciekawe, to, że tak jak ktoś myśli o Amwayu, to w konsekwencji jego myślenia takie ma życie. Albo lepsze, albo gorsze. To w takim razie, czym jest tak naprawdę Amway, skoro tyle jest wokół niego niezrozumienia? Pomimo tego, że to jest numer jeden na świecie. Największy fenomen przedsiębiorczości w świecie wolnego rynku. Każdy ma swoje opinie o Amwayu, czy jest w nim, czy się z nim spotkał, czy nie. Nieważne, jakie są to opinie, negatywne czy pozytywne. Za tymi opiniami stoją ludzie, różni ludzie. I takie są ich opinie. Ignoranci wygadują wierutne głupoty. Pobierają o Amwayu swoje wyobrażenia, ujawniają swoje uprzedzenia, a nawet kłamią. Zaś ludzie uczciwi, mądrzy, akceptują fakty i proszą o więcej informacji. Kalejdoskop postaw i opinii o Amwayu nie jest niestety Amwayem, a tylko o nim osądem. I ma się to nijak do samego Amwaya. Ponieważ Amway jest zupełnie gdzie indziej. Dlatego powtórzę po raz kolejny. Tak jak ktoś myśli o Amwayu, to w konsekwencji jego myślenia takie ma życie. Albo lepsze, albo gorsze. Zauważ, kto wie cokolwiek o Amwayu, jak w nim nie jest. Myśli, że coś wie, ale tylko mu się to wydaje. A ten, kto był w Amwayu i już nie jest, czy coś więcej wie? Jemu się też tylko to wydaje. Może ten wie, kto dopiero zapisał się do Amwaya. Nic mylnego. To kto zatem wie coś o Amwayu? Każdy, kto myśli, że coś wie. Każdy, kto spotkał się z Amwayem i wypowiada się o nim, ale zna Amway tylko i wyłącznie ten, kto buduje Amway, a nie tylko o nim coś wie. Amway nie zaistnieje u kogokolwiek tak długo, jak długo ktoś go nie zacznie budować, a nie tylko o nim myśleć, albo sobie wypróbować. Możesz wiedzieć o Amwayu, wydawać by się, już wszystko. Ale dopóki nie zaczniesz tego robić, to wszystko dla ciebie nie ma większego znaczenia. To jest po prostu martwe. Ale zanim zaczniesz to robić, to musisz o tym intensywnie myśleć i skoncentrować swoje myśli.
co chcesz zrobić, po co to chcesz robić, dlaczego chcesz to robić i z jakiego powodu to chcesz zrobić. Dlatego twierdzę, że tak jak myślisz o Amwayu, to w konsekwencji twojego myślenia będziesz miał takie życie. Albo lepsze, albo gorsze. Jeśli jesteś nieprzekonany do Amwaya, to nie będziesz go robił. Proste i po sprawie. I zawsze znajdziesz na to swoje wytłumaczenie i usprawiedliwienie. I na tym się to kończy. Nie chodzi o to, co o tym mówisz innym. Ważniejsze jest to, jak sobie to tłumaczysz. Wynika to z twoich przekonań, uprzedzeń i emocji. To emocje decydują albo ich brak o tym, że to robisz albo nie robisz Amwaya. Czyli co decyduje o tym, że dla ciebie Amway jest dobry albo zły? Myśli. Twoje myśli. Tylko twoje myśli. I jakie wzbudzają w tobie emocje. To jak to jest z tym Amwayem? American Way to nie jest firma, do której możesz się zapisać. Amerykańska droga to jesteś ty. Z całym swoim sposobem myślenia. Albo w tobie nie ma Amwaya. Nie jest twoją emocją, nie jest twoją nurtującą cię myślą, nie jest twoim kluczem do twoich marzeń. Zatem nie jesteś w Amwayu. Bez ciebie nie ma Amwaya. Dla ciebie. Nie ma go w twojej świadomości. Dlatego twierdzę, że Amway nie istnieje dla ciebie. Jest tylko jakąś firmą, która sprzedaje jakieś produkty. I możesz myśleć i mówić o Amwayu, co ci się żywnie podoba. Ale jak długo nie zaistnieje Amway w tobie, to go nie masz. To co decyduje o tym, że jesteś w Amwayu? Twoje nastawienie, w jaki sposób dzielisz się swoimi wartościami. To, kiedy dzielisz się z innymi swoimi wartościami, tak w sensie materialnym, jak i niematerialnym, i w jaki sposób się komunikujesz. Ważna jest tutaj twoja interaktywność z innymi. Kiedy uświadomisz sobie to, co jaką wartość przedstawia dla ciebie Amway z jego produktami, planem kompensacyjnym i z jego społeczeństwem, to dzielisz się tym wszystkim z innymi. Zatrzymanie tej wiedzy dla siebie nikomu niczego dobrego nie przyniesie, nawet tobie. Kiedy pojawiają się ci, którzy tą wartość od ciebie chcą przyjąć i przekazywać ją dalej innym, to wtedy pojawia się w ich życiu Amway. I to jest twoja życiowa misja, żeby tak się działo. To jest stan ducha, wiary i emocji. Kiedy pojawiają się marzenia, które ciągną cię ku przyszłości, te jasne wizje twojej przyszłości, których nikt nie widzi. Poza tobą, konkretne twoje wizualizacje. Nikt tego nie widzi, bo one nie są ich myślami, one nie są ich emocjami i ich wizjami ich przyszłości. Pojawia się wtedy w tobie magia, która rzeczy wydawać by się mogło, że są niemożliwe i zamienia je w rzeczy możliwe. I to ty je urzeczywistniasz, że stają się
realnymi faktami. Magia Amueya to jest to zjawisko, którego nikt z zewnątrz nie widzi i dlatego go nie rozumieją. A ono dziś się dzieje wbrew sceptykom i niedowiarkom. To ty sprawiasz, moc twojego umysłu, twoja siła woli, że Amuej istnieje dla ciebie i szybko zanikam, kiedy w nim nie działasz. Bowiem Amuej działa wtedy, kiedy ty działasz i nie działa wtedy, kiedy ty przestajesz w nim działać. To jest magia Amueya. Dlatego jedni osiągają w Amueju i mniejsze, i większe, i wielkie, i ogromne sukcesy. Zaś inni nie potrafią skupić przy sobie nawet czworo kluczowych partnerów, którzy myślą podobnie jak my, by rozwijać się na wyższych poziomach. I każdy może to zrobić, żeby tylko mu się chciało. Wszystko to jest zależne od tego, czy ma się marzenia, czy ich się nie ma, a zastępuje się je marzonkami bez konkretnych celów i planów ich realizacji, bez wyzwań, bez standardów, bez zobowiązań wobec siebie i innych w zespole. A co to są za działania i zobowiązania? Proste. Nad wyraz proste. Używasz produktów tak, jak zawsze to robiłeś. Robisz obecnie i będziesz robić to do końca życia. A może jeszcze jeden dzień dłużej. Tyle, że zamiast tamte produkty zamieniasz na kupowane w swoim własnym, osobistym sklepie internetowym. Prawda, że jest to proste? Nic oddać, nic ująć. Następnie dzielisz się tym z innymi, że oni także mogą kupować te produkty. Czyli dla siebie, albo od siebie. Ich wybór. Zaś zainteresowanym, jak zbudować dobrobyt poprzez dzielenie się tą informacją z innymi, pomagasz wystartować i dzielisz się swoimi doświadczeniami. Czyli mentorujesz tych ludzi, którzy chcą się tego nauczyć i dzielić się tą informacją, tak produktową, jak i budowanie Amuejów. Budujesz swoich ludzi i wspierasz ich, oni stają się twoim środowiskiem, społeczeństwem amuejowskim. Czy widzisz w tym coś trudnego? Coś niemożliwego do zrobienia? Czy nie umiesz używać produktów? Czy umiesz rozmawiać z innymi? Jak nie widzisz, to zbudujesz swoją przyszłość taką, jaką sobie wymarzysz. Ale jak znajdziesz w tym działaniu coś, co w tym cię powstrzymuje, co dla ciebie jest za trudne, to nie za wiele w Amueju zrobisz, osiągniesz. Może tylko dobre produkty, które polubisz. Twoje myśli i emocje mogą stać się twoją siłą, ale równie mogą stać się twoją słabością. I to wszystko jest w tobie. Dlatego musisz stać się strażnikiem swoich myśli i emocji. Musisz szukać w sobie sposobów pokonania trudności, ale szukać w swoich myślach i emocjach swoich motywacji. To ty decydujesz, co cię powstrzymuje, a co cię pcha do działania i osiągania twoich celów biznesowych i co cię pcha do realizacji twoich wielkich marzeń. I to jest cały Amuej.
Amo jest Tobą i tylko i wyłącznie Tobą. To jest ten stan ducha, umysłu, który prowadzi Cię do sukcesów. A system mentorski naszej organizacji przedsiębiorców i Twojej linii rekomendacji tylko Ci w tym może pomóc. Jeżeli będziesz w nim aktywnie uczestniczyć i brać poważnie treści, jakie są przekazywane. Wszystko to służy temu, żebyś urósł mentalnie. Omów to z osobą, która Ciebie zarekomendowała albo Ciebie prowadzi. Poznaj zasady, procedury i standardy w tym biznesie i w naszej organizacji. Jak nie masz osoby, która Ciebie prowadzi, swojego mentora, któremu możesz zaufać, to niestety idziesz drogą donikąd, bo nikogo nie słuchasz i może nie słyszysz tylko siebie i szumu od tych ludzi z zewnątrz. Można i tak, po swojemu, tylko zastanów się, po co. Jak tego nie rozumiesz, to mówi się trudno. Szybciej odpadniesz, zanim o tym pomyślisz i powrócisz do miejsca, skąd wyszedłeś. Ale gdzie są Twoje marzenia? Twoje życie to jest Twój biznes i to jest Twój największy kapitał. Stań się jego właścicielem, a nie tylko go wypożyczaj. Stań się liderem dla wszystkich tych, którzy Ciebie szanują, chcą się z Tobą przyjaźnić i są wobec Ciebie lojalni i prawdomówni. Kluczem do tego jest zaufanie, wielkie zaufanie. Tak innych do Ciebie, jak i Ciebie do innych. To działa w obie strony. Jak tego wśród Was nie ma, to i Ty nic z tego nie masz. Czy rozumiesz teraz, czym jest Amway? Jaką jest magią, cudem, potęgą? A licencja Amway daje Ci jedynie dostęp do oferty produktowej i marketingowej naszych partnerów strategicznych, czyli wielu i różnych firm stowarzyszonych z Amway Corporation, którzy Ci w budowie Twojego biznesu i Twojego życiowego sukcesu pomagają. Zatem zbuduj swoją przyszłość z Amwayem. Mogę Ci tym tylko pomóc. Skontaktuj się z osobą, która Ci pokazała Ci to nagranie i wystartuj w swoim życiu ze swoim sukcesem. Cześć.